szukając Odyna. Na razie szukam jego śladów. O! Czy był tu Odyn? Chyba jestem blisko. Kolejny piękny słoneczny dzień. Jedziemy z kolejnymi zapasami do Odyna. Wspomagać go w jego kwarantannie. Odyn siedzi sobie na łąkach, odpoczywa. Przepiękne miejsce z dala od ludzi. Jeszcze chwilę, jak tam do niego zajedziemy. Co to tam za konstrukcja? Co on to tam zbił z tych desek? Ole dziury. Co on sobie krzyż postawił? Co to jest? Tu jest Odyn w kwarantannie, a tam co jest? Krzyż stoi? Co to jest? Co to jest? Co to jest? A plandeka, co on to postawił? A buty. A to może przez te buty ma kwarantannę, że buty są na zewnątrz. Nawrócimy. Ale pięknie. No, zapewne nie jedna osoba siedząca w mieszkaniu zazdrości takiej kwarantanny. Kwarantanna nad rzeką. W dzikich miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ale zaraz, nie widzę go. A jest. Oświeżone auto. Co? Co to masz takie oświeżone to auto? Bo ja wracam z gór. Z gór wracasz. Cztery stopnie na plusie. Jakie cztery? Mniej chyba jest. No to trzy. Zaraz zobaczę. Odyn. Cztery. Muszę się... Odsunę się. Cztery stopnie są.